Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj ze strefy relaksu w Gdyni. Nie wiem, za ile ona jest zorganizowana, ale jest tutaj, są takie krzesełka, możecie sobie posiedzieć. A my jesteśmy tak de facto na skrzyżowaniu ulicy Starowiejskiej i oczywiście 3 maja. Słuchajcie, Gdynia w tym momencie właśnie tak wygląda. O. A przejdziemy sobie trochę dalej. Może podejdziemy sobie nad morze dzisiaj, popatrzymy, pooglądamy. Patrzcie, jakie słoneczko jest właśnie dziś tutaj w naszym pięknym mieście. Jednym z przepięknych miastach Trójmiasta. Mieście, w którym modernizm dominuje. A my sobie przejdziemy tak swobodnie na drugą stronę. O! I słuchajcie, macie salon z sukni ślubnych, macie różne obiekty, a tak de facto niepotrzebnie przechodziłem, bo chcemy coś Wam z tamtej strony pokazać, ale może zaczniemy z daleka. Słuchajcie, Gdynia to miasto z morza i marzeń. Jak to mówił kto? Oczywiście, że Eugeniusz Kwiatkowski, można by powiedzieć twórca Gdyni. A jeżeli nie twórca, to Gdynia mu bardzo wiele zawdzięcza. A tutaj widzicie domek Abrahama. Przepiękny domek. Być może to tu właśnie zaczyna się taka bardziej współczesna historia Gdyni. Spójrzmy jeszcze raz, sobie przejdziemy tu na drugą stronę. To właśnie jest ten piękny domek. A jak wejdziemy tam do środka, obecnie znajduje się tutaj oberża, ale tu macie informacje właśnie o Antonim Abrahamie. To właśnie tutaj jest domek Antoniego Abrahama, a obecnie oberża. Przyjeżdżajcie tutaj, patrzcie, oglądajcie, podziwiajcie, jak tu jest pięknie. A tam dalej podejdziemy do pomnika drugiego takiego sławnego gdynianina. Słuchajcie, a pomnik tego gdynianina znajduje się tutaj niedaleko. Niegdyś starzy gdynianie powiedzą, że znajdował się w parku. Teraz już tego parku nie ma, jest centrum handlowe Kwiatkowski. I jest to pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego. Tego człowieka, któremu Gdynia wiele zawdzięcza. On, między innymi z Tadeuszem Wendą, przyczynili się do rozwoju Gdyni poprzez budowę tutaj portu w Gdyni. A to jest ten pomnik. Wydaje się, że obecnie w takim trochę niegodnym miejscu przed wejściem do pizzerii, jakby Eugeniusz Kwiatkowski po prostu patrzał, kto wchodzi do pizzerii. Smutne. Słuchajcie, a w tym miejscu w latach 90. jeszcze był rynek. Później wybudowano właśnie to centrum handlowe. Centrum handlowe Batory. A tutaj poczta. Właśnie taki modernistyczny budynek z czasu przed II wojny światowej. My go sobie zobaczymy za moment z przodu. Jeszcze na moment wejście do tego centrum handlowego, ale tutaj już wracamy do budynku poczty. To jest konstrukcja, tak jak mówiłem, z czasu, z okresu międzywojennego. Z czasu właśnie Polski międzywojennej. Na budynek ten wydano między innymi, mniej więcej tyle, co na operę w Paryżu. Słuchajcie, a w budowę tego budynku były zamieszane różne afery i taka najbardziej znana afera, a może nieznana, ale najbardziej ciekawa, że w koszty tego budynku wrzucono
scenariusze do 3 filmów erotycznych. A my, słuchajcie, biegniemy dalej. To powiedziałem jako taką ciekawostkę, słuchajcie. Jakbyśmy tutaj popatrzeli sobie na Gdynię, to wcale nie było tak pięknie w okresie przedwojennym, jak nam się wydaje, że to teraz są takie różne rzeczy, które się dzieją. A my przechodzimy teraz obok budynku. Tutaj mieściła się Baltona jeszcze trochę lat temu. Młodzi ludzie nie pamiętają, ale starsi na pewno będą pamiętać. A tutaj widzicie 3 takie budynki. Pierwszy z nich, drugi i trzeci. Słuchajcie, jak powstawała Gdynia, to właśnie pierwsze, co zbudowano, pierwszy w ogóle, słuchajcie, zacznijmy od kolei. Pierwszy dworzec, który powstał w Gdyni, czy też na terenie obecnej Gdyni, to była dzielnica obecnie Gdyni, Gdynia Chylonia. Chylonia była odrębną miejscowością od Gdyni. Był czas, że miała swojego burmistrza, co prawda tylko jednego, ale go miała, słuchajcie. No i pierwszy dworzec tam powstał. W Gdyni wtedy nawet peronu nie było. Gdynia się dobijała właśnie o powstanie tego peronu. Tu idziemy na teren, gdzie znajduje się infobox. Trochę przerwałem. Gdynia dobijała się o budowę tego peronu, bo tutaj przyjeżdżali robotnicy do pracy w porcie. Port dopiero powstawał. Tutaj, na tym skwerku w 1921 roku przyjechał Stefan Żeromski. Tu była taka tablica. Słuchajcie, ale kilka razy skrytykowałem, bo tam była pomylona data. I nie tylko ja to krytykowałem, bo był 1922, a Stefan Żeromski był w 1921 tutaj. Tu stała dokładnie na tym skwerku, tak jak widzicie, tutaj stała chałupa rybaka i w tej chałupie Stefan Żeromski pisał, po prostu pisał. A my spójrzmy jeszcze raz na infobox. Tutaj jest takie fajne, powykrzywiane drzewo, ale wracając już do tematu, w końcu Gdynia doczekała się najpierw tylko peronu. Chylonia miała dworzec, a Gdynia miała już peron. Najpierw nic, już później peron. I słuchajcie, jak powstał tutaj peron, to wytyczono taką pierwszą ulicę. Była to ulica Kuracyjna, obecna ulica 10 lutego, czyli ta ulica, którą tutaj widzicie. I te pierwsze domki, 3 pierwsze, to jest pozostałość po tej ulicy Kuracyjnej. Tu widzicie taki z taką jakby wieżyczką, werandą w kształcie wieżyczki. Słuchajcie, bo takie domy tutaj w tamtym czasie powstawały. I nawet ten dom nawet na starych fotografiach możecie zobaczyć. Oczywiście tu nie ma ulicy, tu jest klepisko wokół, tu jest płot wokół tego domu. Tak to wyglądało. I te 3 pierwsze domy to jest pozostałość tej ulicy Kuracyjna. Reszta po prostu jest wszystko pozmieniane. Niestety. A my sobie spacerkiem lecimy na drugą stronę. Przecinamy jakby ulicę Świętojańską. Jedną chyba z bardziej popularnych ulic Gdyni. I słuchajcie, i lecimy, a może tędy na skwer Kościuszki. A w zasadzie już jesteśmy na tym skwerze, a lecimy w kierunku samego morza i miejsca, gdzie znajdują się. Co się znajduje? Oczywiście, że się znajdują zacumowane statki. Chodźcie, lecimy. Tu, jeżeli byście chcieli spróbować dobrych pierogów, to tutaj są najlepsze pierogi w Gdyni. Niejednokrotnie trzeba stać w kolejce, żeby tutaj po prostu wejść. A tak woli ścisłości jesteśmy na skwerze. No i popatrzcie, ja tutaj starej nomenklatury użyję. W oddali widzicie hotel Gdynia. Tam z kolei, gdzie ten krzyż, jeszcze dalej, na moment przybliżę, to jest kamienna góra, a my sobie będziemy tutaj zmierzać. To było
było centrum dowodzenia marynarki wojennej. Zawsze jak byłem małym dzieciakiem i tutaj szliśmy z rodzicami, to przy tym ostatnim budynku, który widzicie, zawsze marynarze pod bronią stali. A my sobie obok pomnika przejdziemy w kierunku no już tego samego najpiękniejszego miejsca, które jest podziwiane w Gdyni. Tutaj na tej tablicy są słowa generała Unruga. Jak przyjedziecie, zapewne je przeczytacie, zapewne dowiecie się, co to za pomnik. A tam w oddali jeszcze taki mały pomnik, o widzicie, też przyjedziecie, zobaczycie. Zachęcam Was serdecznie, a może na którejś relacji opowiem Wam. Na pewno jak zobaczycie trochę wstecznej relacji, no to wsteczne moje relacje zobaczycie, to na pewno się również dowiecie. A tu idziemy w kierunku fontan. Czy są włączone, czy wyłączone? Ja już widzę z tego miejsca, ale jeszcze Wam nie powiem. Spójrzcie na te chmurki na niebie, jak się fajnie prezentują. Fajnie to wygląda. Właśnie lubię, jak takie czyste niebo, a gdzieś tam się zaplątają dwie, trzy chmurki. A tutaj spójrzcie, już będziecie widzieć, czy fontanny są czynne, czy nie. Widzicie? Czynne są. W lato obok tych fontan znajdują się sklepy, czy sklepy, obiekty gastronomiczne, o może tak to ujmę, bo to obiekt to niekoniecznie sklep, aczkolwiek coś gdzieś jest sprzedawane, no to jest sklep. Słuchajcie, dobra, zamieszałem obiekty gastronomiczne, bardziej typu kawiarnia, bardziej jakaś sieciówka, coś właśnie w tym oto stylu. A tutaj oczywiście ORP Błyskawica, oczywiście kawałek dalej Dar Pomorza, a ten trzeci myślę, że to jest Dar Młodzieży, ale co do tego nie mam pewności, bo dawno już nie byłem na skwerze, czy dawno, czy nie, niektórzy by powiedzieli, że niedawno, bo tam ze dwa tygodnie temu ostatnio byłem, to niektórzy powiedzą, że niedawno, niektórzy, że dawno, także różnie to jest sprawa względna. Słuchajcie, a tutaj widzicie, jaka pustka. To jest miejsce, gdzie była karuzela. Niestety karuzeli już tutaj nie będzie. A my idziemy do tego miejsca. No i słuchajcie, jesteśmy w miejscu, które większość nazywa skwerem Kościuszki, a ono skwerem Kościuszki nie jest. A czym jest? No i popatrzcie na ten okręt. Wojenny okręt muzeum obecnie, ale cały jakby rytuał marynarki z założeniem bandery. Tutaj się odbywa normalnie, jakbyście przyszli, możecie to nad ranem zobaczyć. Drugi oczywiście to jest Dar Pomorza, czyli Błyskawica i Dar Pomorza. Dar Pomorza również jest żaglowcem muzeum. Również jest muzeum, ale jest żaglowcem. Ale również jest statkiem. O, może tak. Zamieszałem, ale czasem trzeba pomieszać. Słuchajcie, ten nasz piękny skwer właśnie dzisiaj właśnie tak wygląda. Ja nie wiem, czy widzicie, stoi marynarz i ten marynarz komunikuje dzwonkiem co pół godziny właśnie, że już ten czas pół godziny minął i zaczyna się kolejny. A tu widzicie zwiedzających ten okręt. No i oczywiście Dar Pomorza. Dar Pomorza, historia jest jego dosyć ciekawa, bo on został zbudowany dla niemieckiej floty handlowej, ale w wyniku I wojny światowej został przekazany Francuzom i później ze składek tutaj mieszkańców Pomorza został zakupiony od Francuzów, czy odkupiony. Stąd jest Dar Pomorza, a jego nazwa niemiecka brzmiała
zupełnie inaczej, czyli początkowo on miał zupełnie inną nazwę. Jeżeli chcecie wiedzieć jaką, zobaczcie mój film Gdynia nocą. Tam dokładnie historię jego opowiadam, ale również opowiadam jaki on okręt wojenny zastąpił i jakie miał funkcje. Jaki okręt, może nie wojenny, jaki okręt ogólnie szkoleniowy zastąpił. Wojenny to tutaj mi się wyrwało trochę za dużo, bo patrzałem na błyskawice. Słuchajcie, a my przenosimy się teraz w zupełnie inne miejsce. Chodźcie ze mną. Zanim się przeniesiemy, spójrzcie, co tu jest sprzedawane. Dorsz filet 15 zł, ale to jest zapewne cena za 100 gram. Tego oczywiście. Tej oczywiście rybki. A tutaj spójrzcie, kolejna knajpka. Także jak przyjedziecie, będziecie głodni, możecie z tego skorzystać. Słuchajcie, tutaj mamy Wydział Nawigacji Uniwersytetu Morskiego. Tutaj następny pomnik, ale to sobie również zobaczycie, czyj to jest. To nie jest moim dzisiejszym celem omawiać niektóre pomniki, a my sobie wchodzimy, słuchajcie, do tego, do nabrzeży przy basenie jachtowym. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to pięknie właśnie wygląda. Ja również chcę zobaczyć, ale żebyście wy zobaczyli, bo ja przeżywam bez tego. Ja tu jestem tak często, że słuchajcie, czasem te widoki już tak mnie do końca nie zachwycają, ale i tak lubię tutaj bywać. No i spójrzcie. Tutaj macie taki starszy kuter, on jest podłączony. Odbiór ścieków, także ścieki są zabierane. Tutaj widzicie łodzie żaglowe, żaglówki. Tam gdzieś w oddali słonko zachodzące, ale klimat jest bardzo przyjemny i fajny. A tutaj patrzcie, ośrodki żeglarskie, tam gdzie się szkoli właśnie żeglarze. Tutaj się szkoli taki główny na rybek. Słuchajcie, w okresie przedwojennym takim głównym miejscem szkolenia przez długi, długi czas była jasarnia. Później dopiero właśnie szkolenie tych przyszłych kadetów marynarki wojennej czy też żeglugi handlowej, floty handlowej przeniesiono właśnie tutaj do Gdyni. Bardzo mi się podoba właśnie jak maluchy pływają na tych oto maleńkich tutaj łódeczkach. To przecudnie wygląda z takimi małymi żaglami. No, coś naprawdę fantastycznego. No i oczywiście w takim klimacie jak w ogóle jest, no to jest very fantastic. A tutaj część łodzi już po prostu wyciągniętych na zewnątrz. Prawdopodobnie część z nich albo i wszystkie już nie będą używane w tym sezonie i czekają na przyszły sezon. A tam powoli słoneczko już zachodzi za te drzewka. Te drzewka to oczywiście kamienna góra i właśnie tam za nią powoli się chowa słońce. Tutaj taka fajna kompozycja, stoliki, zjeżdżalnie dla dzieciaków i żaglówki. I jesteśmy koło kolejnego pomnika pewnego generała, ale tak jak powiedziałem, o marynarce dzisiaj nie rozmawiamy. Przyjedziecie, zobaczycie, albo zrobię taką odrębną relację. Patrzcie, knajpki są pootwierane jeszcze. Także jeszcze można zaspokajać swoje potrzeby, jeżeli chodzi i o jedzenie, jeżeli chodzi o napicie się czegoś zimnego, bądź też gorącego, jak kto lubi, jak kto woli. Jeszcze spojrzenie właśnie na żaglówki, na motorówki, słuchajcie, i pędzimy dalej. I to jest ta część, którą najbardziej lubię. Z niej najbardziej lubię fotografować, a to szczególnie nad ranem. Nad ranem, kiedy ta kolorystyka nieba jest taka pomarańczowo-żółta, wchodząca chwilami w błękit, to cudownie wygląda.
A tutaj kolejne łódki. Być może czekają po prostu na wyciągnięcie z wody. Tutaj widzicie taki dźwig właśnie do tego celu. A tu spójrzcie, już powyciągane łódki, łódeczki. Tu jeszcze taki dźwig, to jest bodajże marynarki wojennej. A tam gdzieś ta łódka marynarki wojennej właśnie tam sobie stoi. A tutaj kolejna łódeczka też marynarki wojennej. I kolejne nabrzeże. A jak przejdziemy te nabrzeże, o to tutaj jeszcze spojrzenie na gdyńskie akwarium. Jak przejdziemy te nabrzeże, tutaj ten mur oporowy, no to wchodzimy bezpośrednio na plażę. Słuchajcie, kiedyś, tak jak zaczynałem relację, mówiłem o tej pierwszej ulicy Wytyczonej. Jakbyśmy poszli z kolei sobie w drugą stronę, to tam znajdował się pierwszy dom kuracyjny tutaj. W zasadzie pierwszy, jedyny dom kuracyjny, który tutaj taki był w tamtym czasie. No, w momencie podjęcia decyzji o budowie portu i w momencie rozpoczęcia tej budowy, niestety, ten dom kuracyjny trzeba było zburzyć, bo stał na terenie, który zaplanowano na port. No i niestety został zburzony. Do dzisiejszych czasów on nie przetrwał. Słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka. Gdynia w tamtym czasie, przed pierwszą wojną światową, może w tamtym złe słowo, przed pierwszą wojną światową, zaczęła się rozwijać w podobnym kierunku co Sopot. I gdyby nie pierwsza wojna światowa i gdyby te tereny nie zostały przyznane Polsce, to prawdopodobnie byśmy mieli tutaj drugi Sopot, ewentualnie takie mniejsze kuracyjne miasteczko, miejscowość. Z tego względu, że budowa drugiego portu obok Gdańska by była zupełnie zbędna i niepotrzebna. A tu macie taki przepiękny plac zabaw dla dzieciaków. O, i dzieciaki się bawią, wy się opalacie na plaży, ale oczywiście w lato, bo już nie teraz. A tutaj takie słupki wystające z piasku, to oczywiście są słupki, tam się siatkę rozciąga. No i co tam się znajduje? Po prostu gra się w piłkę siatkową. Jeżeli spojrzycie tam w oddali, widzicie górę łodzi podwodnej i ta łódź podwodna tutaj przypłynęła właśnie przez skwer Kościuszki, później została przeciągnięta. Możecie zobaczyć to na mojej relacji właśnie na YouTubie, jak ta łódź została po prostu wyciągana na ląd. A gdzie? Oczywiście, że na skwerze Kościuszki, w miejscu dokładnie, gdzie stoi teraz błyskawica. Błyskawica na ten moment została zabrana. Tam jakiś drobny remont został zrobiony tego statku i po prostu w tym czasie wyciągano tą oto łódź podwodną, którą o tam widzicie. Ona niedługo będzie gotowa do zwiedzania. Słuchajcie, a tu dwie takie promenady, a my idziemy sobie w kierunku Teatru Muzycznego. Tutaj lodziarnia, przepyszne lody. Warto je tutaj spróbować. Chociaż jak pójdziecie w tamtym kierunku, będzie od groma innych lodziarni. Oczywiście w lato. A tutaj klub Marynarki Wojennej. Osoby starsze pamiętają tutaj dyskoteki, a niektórzy pamiętają zawody szachowe, które tutaj co roku się odbywają. Ja miałem okazję tutaj chodzić z moimi chłopakami, z moimi synami, którzy grali właśnie w szachy. Jeden z nich do tej pory gra w szachy. I to ostatnio zajął drugie miejsce w jakimś konkursie szachowym. Także dosyć dobrze mu idzie. Tam już ma którąś z tych grup szachowych. Także mówię, w
fajnie, że się wkręcił. Szachy kiedyś były moją pasją, ale już teraz, słuchajcie, nie gram, bo mój syn ze mną wygrywa. No to jak ja mam grać, słuchajcie? Dopóki nie wygrywał, to grałem. Oczywiście żartuję. Żartuję trochę. Lata po prostu nie grania w szachy 20, 30 spowodowało to, że mój syn jest na pewno lepszy, a on ćwiczy i naprawdę jest dobry. Dobra, ale słuchajcie, idziemy, ulica Zawiszy Czernego, no i doszliśmy do starego hotelu Gdynia, a tutaj z boku jest teatr muzyczny, tutaj odbywają się festiwale filmowe, tutaj jest rozkładany czerwony dywan, po którym aktorzy wchodzą. Ja miałem tutaj okazję widzieć kilku znanych aktorów, chociażby, powiem to tak, żeby zrobić wam zagadkę, powiem tak, chociażby z Potopu Kmiecica tutaj widziałem, albo Szczęśliwego Nowego Jorku aktorów, no też innych oczywiście, na przykład z Zmienników. O. A teraz widzicie napis Duża Scena, Teatr Muzyczny w Gdyni. Słuchajcie, lecimy sobie w kierunku ulicy Świętojańskiej, a ja zachęcam was do subskrybowania mojego kanału. Zachęcam was do polubienia tej relacji i innych, które podobacie i wam się podobają. I zachęcam was do wsparcia mojego kanału. Wesprzeć mój kanał można na różnych poziomach, ale jeżeli chodzi o relacje, to jest jeden poziom tylko 4,99, to jest taka symboliczna kwota. Moja, uważam, że jeżeli ktoś jest w stanie na coś wydać pieniądze, to znaczy, że to szanuje i szanuje tego, kto to robi. Słuchajcie, ale możecie również wesprzeć na wyższych poziomach mój kanał, ale tutaj już wchodzą w grę piosenki, moje wiersze w formie piosenek. Na pierwszym poziomie wsparcia możecie je słuchać, na drugim poziomie wsparcia możecie słuchać je bez reklam, na trzecim poziomie wsparcia ja wam mogę wysłać w formie MP3 jedną z tych piosenek, a na czwartym poziomie wsparcia jestem w stanie wam napisać tekst, z którego będzie piosenka i będziecie mogli sobie posłuchać tej piosenki, a wręcz będę mógł ją wam wysłać. Jeżeli wesprzecie mój kanał na tych dwóch najwyższych poziomach, a to samo wsparcie powoduje to, że na najwyższym napiszę dla was i będziecie mieli piosenkę z tekstem. Może być o was, jeżeli mi podacie jakieś tam informacje o sobie, które będę mógł wykorzystać w tym tekście, albo może być o zupełnie czym innym, co będziecie chcieli. Oczywiście w grę wchodzą tylko rzeczy kulturalne i rozsądne. Słuchajcie, a na tym niższym poziomie wsparcia mogę wam wysłać jedną z moich piosenek w formie pliku, który będziecie mogli sobie odtwarzać czy na komputerze, czy na jakimś sprzęcie grającym. Plik WMV czy też MP3, ale większość mam w tym pliku takim rozszerzonym, muzycznym. To naprawdę jest lepszy plik od MP3. Można z nim więcej zrobić. A my, słuchajcie, dochodzimy do ulicy Świętojańskiej. Tutaj z boku na Świętojańskiej macie kościółek. Taki pierwszy, który tu został w tym miejscu wybudowany. To nie jest pierwszy kościół w Gdyni, który powstał, bo na terenie obecnej Gdyni są starsze kościoły od tego. A jeżeli chodzi o te takie ścisłe centrum, to właśnie ten, który tutaj widzicie. Słuchajcie, wchodzimy sobie na ulicę Świętojańską
przejdziemy kawałek. Ja powoli będę kończył tą dzisiejszą relację. Powoli będę zbliżał się właśnie do jej końca. Słuchajcie, jak widzicie, autobusy jeżdżą w tą stronę i w drugą stronę, ale dla samochodów jest to, samochodów osobowych, dostawczych, jest to ulica jednokierunkowa. I jak samochód, jak autobus jedzie, to niestety samochód musi zjechać na ścieżkę dla rowerów, bo ta ulica jest za mała na to. Ktoś, kto to tworzył, po prostu tak to stworzył, chyba niezbyt fajnie. Słuchajcie, na tej ulicy Świętojańskiej powoli kończę tą relację. Jeszcze raz zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do polubienia filmu czy relacji oraz do wsparcia mojego kanału. Dajcie mi trochę uśmiechu na ustach, dajcie mi trochę tej radości, którą ja Wam staram się dawać na co dzień poprzez moje relacje. Słuchajcie, i z tego miejsca kończę tą relację, żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Do zobaczenia.